Życie Amiszów jest tak różne od nam znanego, że w zasadzie co by nie wybrać z bogatego zestawu ich zasad i zwyczajów, to wybałszymy oczy ze zdziwienia. O Amiszach mówi się, że jest to społeczność, dla której zatrzymał się czas i jest w tym wiele prawdy. Z dzisiejszego odcinka dowiesz się nie tylko, jak bardzo twoje życie jest różne od życia Amisza, ale też chociażby to, w jaki sposób rozpoznać, że zakochani Amisze już planują ślub, dlaczego nie noszą wąsów i dla kogo zarezerwowany jest przywilej noszenia brody oraz z jakiego powodu żaden Amisz nigdy nie obejrzy tego filmu. Czyli idealny temat do rozwinięcia w ramach tego, o czym niby wiesz. Podczas gdy dziś FOMO, czyli uzależnienia od smartfona, staje się tematem coraz bardziej aktualnym, a ulice przemierzają zatopieni w smartfonach piechurzy zombie, najbardziej skrajne odłamy Amiszów nie tylko stronią od smartfonów, ale po prostu nie używają elektroniki i elektryczności. Wieczorny seansik z serialami? Nie znają. SMS z życzeniami świątecznymi? Prędzej prześlą je gołębiem pocztowym. A może trochę radiowej muzyczki w tle dla lepszej kontemplacji wieczorka? To już byłaby gruba przesada, bo jeszcze komuś się zbierze na tańce, a taniec jest uznawany za rzecz światową i jeszcze na dodatek nieskromną. Większego zgorszenia chyba próżno szukać w świecie Amiszów. Muzyka jest zarezerwowana dla pieśni religijnych i tyle w temacie. Ale trzeba powiedzieć, że nie jest tak, że wszyscy Amisze bezwzględnie powstrzymują się od zdobyczy techniki. Możemy w ich domach napotkać na przykład pralki, a firmy oświetlane są lampami, a niektóre rodziny montują nawet na dachach panele słoneczne. Ba, jeżeli chcielibyście zostać Amiszami, to aby wdrożenie było łatwiejsze, niektóre kościoły dopuszczają 6-miesięczną karencję na używanie prądu. Ale po co tak w ogóle te ograniczenia? Amisze twierdzą, że telewizor, radio czy komputer osłabiają więzi rodzinne, a te są oczkiem w głowie ich społeczności. Poza tym korzystanie z urządzeń elektrycznych prowadzi do ułatwień, a Amisze cenią pracę, upatrując w niej etyczny wymiar wpływający na wychowanie. Skoro wspomnieliśmy już sobie o więzach rodzinnych, to tu musimy zaparkować na momencik, bo w tym obszarze jest nad wyraz ciekawie. Mianowicie, Amisze mogą zawierać małżeństwa jedynie z przedstawicielami swojej wspólnoty, a głównym powodem, dla którego takie panują tam reguły, jest to, że dzięki temu chronią społeczność od potencjalnych chorób genetycznych. Randki i zaręczyny długo są trzymane w tajemnicy, ale jest sposób, by rozpoznać, że coś jest na rzeczy. Mianowicie, gdy zobaczymy, że Amisze sadzą seler, to wiadomo, że coś się szykuje. Nie wkręcam. Naprawdę sadzą seler, bo tym warzywem później dekorują stoły weselne i używają do przygotowania tradycyjnej, weselnej zupy. Zawarcie związku małżeńskiego wiąże się z pewnym przywilejem, bądź też koniecznością dla mężczyzn, zależy z której strony na to spojrzeć. Od tego momentu mogą oni zapuszczać brody, bo wcześniej musieli koniecznie gładko się golić. Broda jest symbolem oddawania hołdu biblijnym przodkom i znakiem, że Amisz stał się mężczyzną. Ale co ważne, broda jak najbardziej, ale już bezwzględnie bez wąsów. Wąsy są bardzo niemile widziane. Dlaczego? Kojarzą się z wojną, gdy jeszcze w XIX wieku wymagano od żołnierzy brytyjskich jakiejś formy zarostu nad ustami. Amisze są pacyfistami, nie biorą udziału w wojnach, mało tego. Oczekuje się, by dobry Amisz stronił od jakichkolwiek konfliktów, kłótni czy sprzeczek.
poza stronieniem od służby wojskowej, a misze odmawiają również opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne i emerytalne. Powód jest oczywisty. Nie korzystają z państwowego wsparcia. Wyniki raportu przygotowanego w 2010 roku badającego praktyki zdrowotne amiszów w stanie Ohio wykazały, że chociaż amisze poddają się operacjom chirurgicznym, to jednak dużo większą wiarę pokładają w praktykach duchowych czy medycynie alternatywnej. Jednocześnie amisz unika przechodzenia na emeryturę z obawy o utratę możliwości dodawania wkładu do rozwoju społeczności. Pracują więc tak długo, jak są fizycznie w stanie, nie pobierają emerytur, więc i nie chcą tym samym na nie opłacać składek. Powiedzieliśmy już sobie trochę o tych aspektach życia amiszów, które mogą dziwić nie amiszów, ale spójrzmy na nich w szerszej perspektywie. Jest to licząca około 120 tysięcy ludzi społeczność mieszkająca głównie w Stanach Zjednoczonych, choć i w Polsce mieszka najprawdopodobniej jedna tylko taka rodzina. Amisze są ludźmi o bezwzględnej obowiązkowości, oddani pracy i rodzinie, zajmując się głównie rolnictwem, bardzo dosłownie traktując zapisy biblijne. Choć przez to, że z dystansem podchodzą do postępu technologicznego, ich praca w dużym udziale polega na pracy ludzkich mięśni, to jednak w obliczu ograniczoności potrzeb żyją dosyć dostatnie. Z ich oddania się ciężkiej pracy skorzystała i Polska, bo to mennonici, konkretnie holenderscy, nazwijmy ich kuzynami amiszów, oni osuszyli tereny dzisiejszych Żuław Wiślanych. Życie amiszów pełne jest wartości, które w XXI wieku stają się coraz bledsze. Nie uprawiają roli dla potrzeby bogacenia się, tylko dla wykarmienia swoich rodzin oraz w celu doskonalenia istoty ludzkiej. Co ciekawe, wytwarzane przez nich produkty rolne stają się coraz bardziej poszukiwane, bo są wytwarzane na bazie naturalnych nawozów, bez środków ochrony roślin. Amisze nie dbają o modę, nie wyrzucają starych mebli na śmietnik, jeśli się nie zepsuły, a wówczas i tak prędzej je naprawią, niż zamienią na nowe. Unikają rzeczy zbytecznych i marnotrawstwa, kobiety nie malują się i większą wagę niż do piękna własnego ciała przywiązują do piękna charakteru. Amisze bardzo dbają o swoją społeczność, więc gdy któryś jest w potrzebie, to z pewnością może liczyć na wsparcie. Przyglądając się zwyczajom panującym wśród amiszów, trudno wyobrazić sobie, że ktoś od tak zrezygnuje z wielu przyjemności, którymi się otaczamy, będących bądź co bądź już normalnością w XXI wieku i postanowi od tak dołączyć do tej społeczności. Jednakże przyglądając się wielu wartościom kultywowanym przez amiszów, trudno je negować. Odżywianie się zdrowymi, naturalnymi składnikami, dbanie o rodzinę i bliskich, rozwijanie własnej osobowości przez pracę, a nie proste rozrywki, rozwiązywanie konfliktów siłą spokoju, a nie siłą mięśni czy krzykiem, pozytywne nastawienie, dobro i gotowość do bezstronnej pomocy. No, można by tak dalej wymieniać i choć moim celem nie jest skłonienie Ciebie do zostania amiszem, to może jednak warto przystanąć na chwilę i zastanowić się, czy czasem w galopie cywilizacyjnym, którego jesteśmy częścią, nie jest trochę tak, że zatraciliśmy to, co ważne, na rzecz tego, co typowe. Daj mi znać w komentarzu, co myślisz na ten temat i do usłyszenia za 2 tygodnie. Przyjemności.